od programu przechodzimy, robimy sobie, łączymy zaznaczanie, to, że mamy. Teraz mamy taki temat. Spróbujmy coś zrobić. Nacisnę na prostokąt. Spacją wyłączamy. Mogę jeszcze skrótem R. Zrobiliśmy tak. Do osi. No dobrze. Zrobimy tak. Wyciągniemy spację. Mamy coś takiego. Lewym trzy razy. M. Move. Control. I mamy duplikat. Teraz M. Control. Przytrzymujemy lewym myszy. Spację. Ctrl Z, cofamy. Spacja. OK. Stwórzmy grupę. Make group. Mamy make group. Przypiszemy ją do warstwy 1. Wyłączę. Jest. OK. Zróbmy z tego make component. I make component będzie, powiedzmy, 1. Tu możemy opisy dodać, żeby nam się wszystko połączyło. OK. Naciskamy M. Lewym przytrzymujemy. Możemy sobie poruszać. Mamy M, więc nacisnę sobie. Kontrol, przytrzymam lewym myszy, zaakceptuję, spacja. Dwa modele mamy w komponencie. To jest coś takiego. Widzicie? Mogę teraz edytować komponent i tu się poświetliło i tu. Mogę teraz make Unix. Widzicie? Tu jest komponent jeden, komponent drugi. Teraz ten komponent, w tym przypadku, jeśli już odłączyłem od grupy komponentów, tak, powinienem edytować, nie ruszając tego, więc nie podświetliło się, tak? Move. Teraz mamy ten komponent. Zróbmy jakiś tam ruch, ustawić, M, Control, spacja, mamy, możemy edytować. A, przepraszam. Tu jest podświetlony komponent. Ten komponent. Zróbmy edited komponent. Podświetliło, widzicie? M. Mamy. Spacja. Grupy. Jeśli porobimy kilka, nawet jak robię M, kopiuję, spacja, mam grupę, dwie grupy stworzyły się, tak? Jedna grupa, teraz kiedy mam dwa komponenty, komponent jeden, tak, jest opis do tego komponentu, więc kiedy edytuję, tak, nie podświetla mi się grupa, to jest tylko grupa. Wtedy edytuję
komponent. Podświetla mi się. Więc grupa. Wyszedłem. Edytowanie grupy explode. Znaczy, że likwiduje grupę. Widzicie? Aby stworzyć ponownie, muszę zaznaczyć wszystkie płaszczyzny i krawędzie. I make group, make component, make group. Tworzę grupę. Tak. Tu nawet na górze widać. Można sobie zobaczyć. Tutaj mogę sobie tworzyć layers 2. Utworzyłem layers 2. Zaznaczam layers 2. Nie ma. Nie ma. Więc to tak mniej więcej wygląda wstępem. To przyda się. To się przyda. Po pierwsze, mamy layersy, które nam pomagają odkrywać coś, tak? Kiedy zrobię tak, poruszam sobie, stawię tak, spacja i powyłączam. Zrobię tak, trzeci. Zrobię tak, shift tak, podłączę pod trzeci. Jest tak. Wyłączam trzeci, zostaje mi ten, odsłaniam po prostu. Trzeba pamiętać tu, że jeszcze mam na górze różne formy X-ray, tak. Możemy sobie podglądać, jak nam pasuje, warstwami. Tutaj widzimy, która jest dobra strona, która nie. Gdzie jest front i gdzie jest tył face'a, kolor. Rozbiję to. Explode. Jest reverse face. Tak. To jest tylna warstwa. Kolorowa jest tył. Tak jak podpisuję. Back face colors. Reverse. I mam. Ok. Myślę, że w jakiś sposób pomogłem.